Bardzo mi tego brakuje. Bardzo, naprawdę. Wieczorne przedstawienia przynajmniej kilka razy w miesiącu, bo teraz już nie grywam po 20 parę razy w miesiącu, bo po prostu bym nie poradziła sobie. Ale czeka się na te wieczory, na tych widzów, na to katarzis, na tą cudowną energię, która powoduje, że choćby nie wiem, co się wydarzyło przed przedstawieniem, to z teatru wychodzi się na skrzydłach. Wtedy dopiero zaczyna się żyć, tak naprawdę. Mam problemy ze spaniem, bo wychodzę z teatru tak nakręcona, że trudno mi wystopować po prostu. Bo jestem osobą, którą dobre rzeczy bardzo nakręcają. To znaczy, częstą przyczyną mojej bezsenności nie są problemy, tylko wręcz przeciwnie. Na przykład udana próba, wspaniały spektakl albo wspaniałe zajęcia ze studentami. No ale lubię też tę swoją cechę, bo nie wyobrażam sobie bez takiej codziennej radości i takiej dawki entuzjazmu w ogóle życia.